Witamy Państwa na audycji radiowej na temat bohatera, Tadeusza Zawadzkiego. Chciałbyśmy przybliżyć Państwu jego historię i działania, jakich dokonał w swoim, niestety, krótkim życiu. Jako uczennice klasy 8 zapoznałyśmy się z lekturą Kamień na szaniec Aleksandra Kamieńskiego. Była to książka zupełnie inna, jakie do tej pory czytałyśmy. Najbardziej poruszył nas fakt, że młodzi ludzie, którzy, tak jak my, mieli swoje plany, pragnęli kształcić się, cieszyć się każdym dniem, musieli porzucić swoje marzenie i stawić czoła rzeczywistości wojennej. Pojawiało się w naszej głowie mnóstwo pytań. Trudno było nam zrozumieć okrucieństwo wojny. Podziwiałyśmy patriotyczne postawy bohaterów książki. Zastanawiałyśmy się, czy w dzisiejszych czasach młodzież byłaby gotowa na poświęcenie. Postanowiłyśmy lepiej poznać Tadeusza Zawadzkiego. Zrozumiałyśmy, że wpływ na to, jak będziemy postępować jako dorośli, ma wychowanie. Już Jan Zamoyski stwierdził, że takie będą Rzeczpospolite, jak i ich młodzieży wychowanie. To właśnie rodzina i szkoła kształtują młodego człowieka. W jakiej rodzinie wychowywał się Tadeusz Zawadzki? Tadeusz Zawadzki, znany również jako Zośka, urodził się 24 stycznia 1921 roku w Warszawie. Przyszedł na świat syn Józefa Zawadzkiego. Inżyniera, chemika, profesora, dziekana i protektora Politechniki Warszawskiej oraz Leony Zawadzkiej, nauczycielki, jak i działaczki społecznej. Warto tutaj od razu wspomnieć o relacjach, które te rodziny łączyły, gdyż więzi między wszystkimi członkami były niezwykle silne i mocne. Miłość oparta na zaufaniu i szczerości, ale w szczególności na szacunku. Dzieci szanowały swoich rodziców, a w zamian same były szanowane. Rodzice Tadeusza Zawadzkiego przykładali ogromną rolę do wykształcenia. Więc jak wyglądały szkolne lata Zośki? Od małego Tadeusz uczęszczał do Towarzystwa Szkoły Mazowieckiej, gdzie spędził swoje dziecięce lata. Jednak gdy liczył sobie już 12 wiosen, rozpoczął naukę w gimnazjum imienia Stefana Batorego. To tam miało miejsce jego pierwsze spotkanie z Janem Bytnarem i Aleksem Dawidowskim, znanych również jako Rudy i Jarek. Równie ważnym momentem w życiu młodego chłopaka było dołączenie do harcerstwa Pomarańczarnia w 1933 roku. To tam dzięki swojemu opiekunowi rozwinął u siebie ciekawość świata i chęć jego głębszego poznania. W 1939 roku Tadeusz Zawadzki wraz ze swoimi przyjaciółmi ze szkoły zdał maturę. Jakie miał plany na przyszłość? Tadeusz, jak jego koledzy z Batorego, pragnął studiować. Radość młodości zakłócały informacje, że Hitler szykuje się do wojny. 1 września 1939 roku nastąpił wybuch II wojny światowej. Tadeusz wraz z Aleksem i Janem oraz dużą ilością innych harcerzy czy uchodźców wyruszyli na zachód od Warszawy. Przerażeni, milczący, czekali na wieści o dalszych losach kraju. Ich pobyt poza granicami miasta nie trwał jednak długo, gdyż po informacjach na temat wojsk sowieckich wrócili z powrotem do stolicy. Czym w tym czasie zajmował się Zośka w okupowanej Warszawie? Tadeusz wraz z garstką znajomych brał od grudnia 1939 roku czynny udział w działalności małego sabotażu, organizacji, której zadaniem było ośmieszenie nieprzyjaciela czy naprostowanie polskiego społeczeństwa. Zośka dzięki jednej ze swoich akcji dostał kolejne przezwisko – Kotwicki. Odnosiło się to do rysowanych w tamtym czasie kotwic i rekordzie Tadeusza w największej namalowanej ich ilości. Oprócz tego drużyna harcerska, do której uczęszczał, rozrosła się, zmieniając się na wojenną pomarańczarnię. Na jej czele stanął tak zwany urodzony dowódca, Tadeusz Zawadzki. Przyjaciele Zośki i nauczyciele już w czasach szkolnych mówili o nim, że jest niezwykłym organizatorem, posiadał wyjątkowe zdolności, wybitną inteligencję oraz szerokie zainteresowania. Tak, to prawda.
gdy w marcu 1941 roku Tadeusz wraz z drużyną dołączył do Szarych Szeregów, objął tam komendant Chówce Mokotów Górny w okręgu Południe Chorągwi Warszawskiej. Oprócz tego otrzymał tytuł dowódcy grup szturmowych Chorągwi Warszawskiej oraz kaprala podchorążego. Dowodził też w wielu akcjach dywersyjnych. Jedną z nich była akcja pod Arsenałem, podczas której udało się odbić Rudego oraz 20 innych więźniów przewożonych po przesłuchaniach z siedziby Gestapo z Alei Szucha do więzienia na Pawiaku. To była bardzo trudna akcja. Dla Zośki i kolegów było oczywiste, że muszą uratować Rudego, który został aresztowany przez Gestapo i brutalnie przesłuchiwany. Niestety, kilka dni po akcji, 30 marca 1943 roku, zmarli Jan Bytnar i Aleksy Dawidowski, który odniósł ranę postrzałową. Po stracie ważnych dla siebie osób Zośka popadł w silną depresję. Czy udało mu się pokonać ten stan? Za namową ojca Tadeusz spisał w formie pamiętnika całą działalność wojennej pomarańczarni. Podziałało to jak terapia, a relacja stała się inspiracją dla Aleksandra Kamińskiego do stworzenia książki Kamienie na szaniec. Po spisaniu wspomnień Zośka zaangażował się na nowo w działania dywersyjne. Przełamał swój ból. Krzysztof Kamil Baczyński w swoim wierszu napisał: trzeba nam teraz umierać, by Polska umiała znów żyć. Słowa te chyba najlepiej mówią o determinacji tego pokolenia. Tak, to prawda. Sam Tadeusz zmarł 20 sierpnia 1943 roku na skutek postrzału w czasie akcji Taśma w Sieczychach. Miał zaledwie 22 lata. Jego imieniem nazwano Batalion Szarych Szeregów, walczący bohatersko w trakcie Powstania Warszawskiego. Za swoje zasługi został dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych. Nadano mu również Order Virtuti Militari. To bardzo ważne, żeby pamięć o bohaterach takich jak Tadeusz Zawadzki wciąż trwała. Wiele drużyn harcerskich i szkół w całym kraju obrało go za patrona. To bardzo piękne inicjatywy. Gdy poznajemy takie postaci jak Tadeusz Zawadzki i jego przyjaciół, rozumiemy, na czym polega patriotyzm, wartości, które wyznawali: przyjaźń, wierność ideałom, sumienność, odpowiedzialność i pracowitość. Są ważne również w czasach współczesnych. One bowiem kształtują charakter i uczą, jak należy żyć, by być dobrym człowiekiem i Polakiem.